Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam pana Jacka Lalaka, autora wystawy. Małżonkę panią Ewę też witamy bardzo serdecznie. Panu. Wystawa pod tytułem Barcelona 1926. O szczegóły poproszę, o samym autorze i o wystawie poproszę pana Wojtka, kuratora wystawy, a potem samego autora tej wystawy. Pan Jacek Lalak zrealizował cykl zdjęć, portretów odnoszących się, głównie może portretów, ale nie tylko, odnoszących się do znanych fotografii, ikon zapisanych w historii fotografii światowej, polskiej i światowej. Robi to w bardzo przedziwny sposób, hybrydowo, techniką taką mieszaną, więc wykorzystuje do tego samodzielnie konstruowane aparaty otworkowe. Wykorzystuje do tego technikę polaroidu również, czy negatywu polaroidowego. I również odrobinę techniki cyfrowej. W portretach, które za chwilę Państwo zobaczycie, będzie można doszukiwać się takich ikon znanych w kulturze wizualnej, jak zdjęcie Ernesta Hemingwaya wykonane przez Karsza, czy znane zdjęcie cukiernika wykonane przez Augusta Sandera. Mówię o fotografiach dwudziestowiecznych, ale nie tylko, jest zdjęcie również Mickiewicza wykonane przez Schweitzera, gdzieś tam zdjęciem osoby, która gdzieś jest zainscenizowana, jest na to zdjęcie wykonane przez Schweitzera. I właśnie nawiązująca do tego, co Wojtku właśnie powiedziałeś, do tych fotografii ikon. Ten rodzaj fotografii należy do fotografii inscenizującej. Jak słyszymy inscenizację fotografii, to sobie wyobrażamy, że wzorem czeskich fotografów i słowackich, zresztą doskonałych, oni są mistrzami, w tak zwanym teatrze do kamery, że przygotowuje się plan zdjęciowy, scenariusz, fotografuje się tak. Tutaj parę zdjęć jest tylko w ten sposób przede mnie realizowanych, a początek wygląda w ten sposób, że wykonywałem mnóstwo zdjęć, tak jak kolega wspomniał, moimi kamerami obskurami, na materiale polaroidowym, czyli wiedzą Państwo natychmiastowym. Po wykonaniu zdjęcia wyciąga się z kasety ten ładunek, oczekuje 2 minuty, aż to się wywoła, rozrywa się negatyw od pozytywu. Pozytyw zawsze dostawał ten, który był na zdjęciu, a negatyw po wysuszeniu przechowywałem i później już go, mówiąc kolokwialnie, obrabiałem. Może zejść na dół i stwierdzić, że fajne portrety w starym stylu, sepiowe, takie, duży format, wszystkie jakieś, no jest jakaś tajemnica w tym wszystkim i to wystarczy też dobre. Ale jak się Państwo zgłębią, zobaczą, że to są właśnie takie historie, poznają pewne te ikony, to już jest inne, prawda? I ja mogłem takie, to właśnie powiedziałem o tej rzeczywistości fotograficznej, ale pozwolę sobie też zacytować na zakończenie o tej swojej rzeczywistości takie zdanie. Tworząc osobistą rzeczywistość fotograficzną, prezentuję ją widzowi do jego osobistej interpretacji. Interpretacja tej rzeczywistości zależy od wielu czynników, takich jak wiedza, wrażliwość, wyobraźnia. Gdyż fotografia nie przedstawia tego, co on widzi, ale to, co sobie wyobraża. Każdy więc będzie na swój sposób interpretować tę fotograficzną rzeczywistość, bo fotografia jest lustrem, w którym odbija się wrażliwość widza. I zapraszam do galerii. Dziękuję Państwu za przybycie tak liczne. Naprawdę mi to zaszczyt. Proszę Państwa, Bilanin to do Was mówi. Urodził się w Gorzowie, ale zaczął swoją zawodową.